Siema, cześć, witajcie, jestem Majer. Witam Was w grze, na którą wszyscy z niecierpliwieniem czekamy, czyli w Black Squad. Przypomnę dla tych, którzy może jeszcze się nie orientują, gra wyjdzie u nas w Europie na Steamie, a beta do tej gry rozpoczyna się między 13 a 15 i 20 a 22 lipca. Sama premiera gry prawdopodobnie będzie miała miejsce na początku sierpnia. Gra jest niesamowita, gra jest naprawdę świetna, gra nie jest pay to win, gra jest mega mega, no mega, mega fajna. Myślę, że może podbić Esla, może, może być fajna esportowa, tego i życzę. Zobaczymy, to jest, to jest w ogóle temat na inną rozmowę. Dzisiaj chciałbym rozbić trochę tą gierkę na takie mniejszy, na mniejsze części, na mniejsze party, czego możemy się spodziewać po tej produkcji. I dzisiaj na ogień daję sklep daje jest sklep, czyli bronie i rzeczy jakie są w tej grze, czego będziemy mogli się spodziewać u nas w Europie. Ja gram obecnie w tej chwili na wersji koreańskiej, nie na indonezyjskiej. Nie chcę robić tego filmiku na wersji indonezyjskiej i już Wam tłumaczę dlaczego. W Indonezji jest tak, że ta gra jest pay to win. Tam za realną gotówkę kupuje się bronie z lepszymi statystykami. No i ogólnie kaszana. Kaszana w Korei tego nie ma, w Korei każda jedna broń, yy, znaczy każdy jeden model broni ma takie same statystyki, kupujemy ewentualnie za prawdziwą gotówkę tylko inne skiny. Jak ktoś chce mieć, nie wiem, czerwonego Famasa, niebieskie G36 czy coś jeszcze, to płaci hajs, ale statystyki tej broni... Są takie same jak tej za walutę w grze. Co jest piękne? Co jest piękne i na pewno wszystkim nam się to podoba. Yy, od razu, od razu, jeżeli ktoś będzie miał pytanie takie, UEMAIR, a jak zagrać w tą koreańską wersję gry? W, i, jeśli chodzi o indonezyjską wersję, można zagrać za darmo. Zrobiłem kiedyś o tym poradnik, można go obejrzeć i można śmiało grać z pingiem. No, w zależności jakiego jakiego a znajdziemy między 300, 400, 500. W koreańskiej wersji można grać bez problemu z pingiem 300, a jak ktoś ma dobry internet, to i mniejszym, bez żadnych, bez żadnych VPN-ów, ale jest jeden mały minus. Trzeba posiadać konto w Korei, a to nie jest takie proste, bo tam konta do gier potwierdza się telefonami i takie konto ewentualnie można jedynie tylko i wyłącznie kupić. Mnie kosztowało ono około 10 zł, nie jest to duży koszt a stwierdziłem, że warto, że warto, żeby stworzyć dla Was filmiki, kupię, kupię konto koreańskie, nie będę robił poradnika, jak grać w koreańską wersję, jeżeli ktoś z Was ma ochotę kupić konto i również pograć w tą koreańską wersję, proszę się gdzieś odezwać do mnie na priv, to mu wtedy prywatnie wytłumaczę, jak to zrobić. Dobra, bo już gadam, 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 przejdźmy do tematu. Na początku, żeby, zanim przejdę do sklepu, zanim Wam pokażę, co tu można fajnego kupić, i jak to wygląda od środka, bo przypomnę, no jestem w 95% pewny, że u nas będzie wyglądało to identycznie, a jeżeli nie identycznie, to bardzo, bardzo podobnie, tak, bo również są ci sami twórcy, te same osoby wydają co wydały grę w Korei, wydają ją u nas w Europie, więc również nie będzie pay to win, co ważne. Yy, zanim zaczniemy o sklepie, no to pierw waluty jakie mamy w grze, mamy tak, mamy zwykłą gotówkę, mamy jakąś tam gotówkę, Końsy, zwał jak zwał, gold, czyli walutę, którą zdobywamy grając mecze, za level i tak dalej, i tak dalej. Drugą walutę, którą mamy, to są medale. Medale jest to waluta, również którą zdobywamy w grze za dzienne logowanie, za misje dzienne, z eventów i z, też za level, no, z, różnych, z różnych powiedzmy, eventów, tak? Możemy zdobywać medale. I dla tych medali jest osobny sklep, tylko i wyłącznie dla tych medali, co bardzo fajne. Kolejną walutą są Black Squad Coinsy, tak, ja to tak nazywam, jest Coins z napisem BS, Black Squad Coinsy. Jest to również waluta, którą możemy zdobywać w, w różnego rodzaju eventach, zalogowanie się, ale już nie codziennie, tak jak medali dostajemy codziennie, ja Wam później pokażę, jak to wygląda, tylko, już raz na tydzień dostajemy jakiegoś Black Squad Coinsa, tak. Ewentualnie możemy Black Swat Coinsy kupić. Kupić za czwartą walutę w grze, którą są, no tutaj jest taka narysowana karta, jakby kredytowa, no nie mam pojęcia jak nazwać, no waluta premium, tak? Mówimy, mówmy na nią waluta premium. To jest czwarta waluta w grze, no i to jest waluta tylko i wyłącznie za realne pieniądze. Dobra, czyli mamy cztery waluty, czyli jedna taka podstawowa za granie meczy. Co tu za informacja? Dwie waluty, które są walutami, które również zdobywamy za granie, również możemy zdobyć w grze. No i jedna waluta stricte za realne pieniądze. I przejdźmy do sklepu. Proszę Państwa, przejdziemy pierwszą zakładkę, po kolei Wam będę pokazywał, co tu jest w tym sklepie. W sklepie mamy na pierwszy ogień, i idą jakieś promocje, tak? W promocji za, zobaczcie, za prawdziwe pieniądze, czyli za walutę, za prawdziwe pieniądze są jakieś dwie skrzynki, w których jest szansa na wygranie różnych broni, tak? Wiadomo, to jest wszystko po koreańsku, więc ciężko czasami odczytać, co tu można wygrać ciekawego, ale jest jakiś smoke, są jakieś bronie, zresztą na obrazku również tu jest dla snajpy. i dla za, za walutę w grze jest skrzyneczka, w której do wygrania jest... No to jest, to są y, takie perki, perki do danego jednego trybu. To tym się nie sugerujcie, to w ogóle nie... Ja nie mam zamiaru praktycznie nawet w to grać za bardzo. To jest tylko do jednego trybu, gdzie można zrzucać nalot i tak dalej, i tak dalej, stawiać wieżyczki. Takie trochę, no bardziej, tak? Jakiś helikopter i tak dalej. W Call of Duty chyba coś takiego było, tak? Że można było naloty, helikopter. Taki jest jeden specjalny tryb i do tego potrzeba perki. To nas mało interesuje. Przejdźmy sobie dalej. Mamy bronię. Proszę bardzo. I ważna informacja, ważna informacja, którą warto zakodować. Ja na razie krótko gram tak, na tej koreańskiej wersji, ale już doświadczyłem mniej więcej ile się zarabia za mecz. Za mecz zarabiamy około tysiąca około tysiąca golda za jeden mecz. Czasami 1500 to tam widziałem w zależności od statystyk, w zależności od trybu i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze około tysiąca. I patrzcie w jakich ceny są broni. Cena broni, nie wiem, P90, 1,5 miliona. Chris Vector pół miliona. Weźmy sobie, potem dalej chcemy grać ar tak? Jest jakiś SCAR, R5, milion, pół miliona, pół miliona, pójdźmy dalej, milion, milion, potem dalej 1,5 miliona i najdroższe też snajpy też po 1,5 miliona, większość z nich, taki blazer kosztuje półtora miliona, czyli dość, dość długo trzeba będzie grindować, żeby kupić broń. Ale co ważne, broń kupujemy na zawsze, na perma. I słuchajcie teraz ciekawostkę, najpiękniejszą. Nie ma żadnego pay-to-win. Mamy tu Blazer R93, jak widzimy. Mamy pod tym jakiś złoty Blazer R93 Wester. Za tylko i wyłącznie walutę zasiano. Proszę bardzo, identyczne statystyki. Widzicie, nic się nie zmienia. Zmienia się tylko wygląd broni. Jest to piękne. I to tyczy się każdej jednej broni. Sprawdzałem. Dragunow, proszę bardzo. I jeszcze ruski dragunow. Trzy dragunowy i każdy ma identyczne statystyki. Jest to piękne. Ale nie oszukujmy się, no nie będzie nas stać, żeby zagrać sobie każdą bronią, tak? Jeżeli nie chcemy wydawać gotówki ani grosza. To będziemy musieli dużo grindować, dużo grindować na dane bronie i trzeba się zdecydować jaką bronią gramy, bo na wszystkie nas stać nie będzie. Tych broni jest naprawdę multum snajperek Jakiś MG, o Jezu, MG, to <ścoughs> dla botów, no ale sam MG. No, broni jest pełno i to mówimy o broniach takich zwykłych, tak? Czyli SMG, AR-kach, snajpach, broniach podstawowych powiedzmy sobie szczerze. Potem mamy pistolety. I co ciekawe, pistolety kupuje się tylko i wyłącznie na dany okres czasu. Dzień, 3, 7, 30 dni lub 90 dni. No już taki Desert Eagle na 90 dni to jest prawie koszt 300 tysięcy. Dość dużo, dość dużo. Ale to jest ważne, że możemy grindować, grindować, grindować na główną broń i ją kupić sobie na stałe, ale już taki pistolet kupujemy czasowo. I trzeba będzie po prostu pogodzić, czy warto kupować ten pistolet, czy lepiej zbierać na inną broń. Yy, potem kolejna rzecz to są bronie, z których zabijamy. Tak, biegamy noże, różnego rodzaju noże. Tu mamy akurat jakiś klucz. Taki francuz, ale jakiś taki dziwny ten Francuz. No, nie, to nie jest francuz, to jest jakiś... A dobra, mniejsza. I go również kupujemy na stałe. Kosztuje milion. Za milion możemy sobie kupić taki klucz. Albo za 126 tysięcy, czyli nie aż tak dużo kukri. Następna rzecz to są granaty. Granaty mamy trzy rodzaje, ale w sumie, w sumie mogę śmiało powiedzieć, bez bicia mamy cztery rodzaje. Jest granat, którego mamy na perma, który zadaje 60 obrażeń. Mamy granat, który możemy kupić, który zadaje 100 obrażeń. I go również kupujemy czasowo, do 90 dni. I tak samo flash i tak samo smoke. Również to są czasówki. No i to jest trochę minus, tak, bo grając, nie wiem, tryb taki typowy Stechen Destroy, no zawsze trzeba mieć gdzieś flesza smołka, grając różnowo klanówki, no to jest istotne. I trzeba będzie wydawać regularnie, trzeba będzie wydawać hajs na smoki y i na flesze. Dobra. Jedziemy dalej. Dalej mamy postacie. No i tutaj. No, ja się boję, że to jest jedyny element, który może być w jakimś delikatnym stopniu pay to win. Czyli mamy postać jakiejś bardzo ładnej pani i ona daje, nie mam pojęcia co, ale daje plus 10, plus 10, plus 10 czegoś. Pytanie czego? Tutaj babka w drugim teamie wygląda. Pytanie czego plus 10? Czy jakiś pierdół, czy na przykład speeda, no bo to jest dość ważne. Jakaś inna też coś daje. Też coś daje. Każdy coś daje. Tych postaci jest dużo różnych, fajnie wyglądają. No, pokażę mniej więcej jak wyglądają. O, widziałem, strasznie dużo ludzi z tym biega. Może te 5% to jest właśnie speed. Kto to wie? Kto to wie? Niestety koreańskiego nie znam. Ale są te postaci. No i te postaci jak widzimy są za walutę premium, tak? Ale co ciekawe, nie kupuje się ich na perma, tylko na 7 lub na 30 dni. Więc jeżeli ktoś chce biegać sobie postacią, no to będzie musiał notorycznie wydawać hajs. Są jeszcze postacie za, które też są jakieś plusiki dają, chociaż nie mam pojęcia jakie, ale coś tam dają. Plus 20 do czegoś tam. I je również kupuje się czasowo, ale już za walutę w grze, jeżeli mamy taką ochotę. 20 tysięcy lub więcej to są postacie i ostatnia ostatnia zakładka w sklepie, inne różne pierdoły. Więc tak, w grze mamy trzy rodzaje armora. Mamy armor podstawowy, mamy armor lekki, tak, light armor i mamy heavy armor. Light armor powoduje to, że biegamy troszkę szybciej, ale mamy mniej tego armora, tak. Heavy armor biegamy wolniej, mamy więcej armora. Potem to kupiłem to nie mam pojęcia co to jest to jest strasznie tanie bo to kosztuje na dzień 2000 to nie jest dużo tylko nie mam pojęcia co to jest za plakietka próbowałem to obczaić niestety nie udało mi się więc przepraszam was ale nie mam pojęcia co to jest następnie mamy exp gold boosty tylko za walutę w grze no i tutaj kolejna rzecz która też jest troszkę pay to win bo za walutę w grze możemy kupić jeżeli dobrze to rozumiem to jest dodatkowy slot to jest dodatkowy slot na, chociaż nie, a nie, to przepraszam, to nie jest dodatkowy slot, to jest po prostu czarny granat. Ja myślałem, że to jest dodatkowy slot, nie, za, możemy kupić 100 tysięcy, dostaniemy 100 tysięcy golda plus granat na 7 dni, a tutaj 100 tysięcy, 300 tysięcy golda plus jakiegoś tam smoka na 7 dni, czyli to jest takie kupowalnia sobie golda, tak? bo za 7,5 tysiąca tej waluty premium możemy kupić sobie 300 tysięcy golda, ok, to jest coś takiego. Następne, to są te właśnie perki do tego jednego trybu, w którym gdzieś tam stawiamy wieżyczki, yy, dajemy naloty jakieś, widzicie, jakieś coś, snajpa, coś tam, no, nie wiem, nie, znaczy grałem ten tryb kiedyś, dość dawno, na indonezyjskiej, na indonezyjskiej wersji, to jest jakieś, musimy zniszczyć bazę przeciwnika, Dość fajne, bo tam się gra 16 na 16 co jest ciekawe na dużej mapie i do tego są właśnie te perki Może Wam, może wam pokażę ten tryb kiedyś, jak będę omawiał tryby I ostatnia zakładka, w której możemy za 5 milionów sobie kupić to jest nasze tło Tak jak nie wiem w skillu na przykład mamy, jak jesteśmy w, kla w topowym klanie to nam się gdzieś przyniku, świeci, świeci platyna, złoto itd., itd. Tutaj możemy sobie kupić na przykład flagę tak Akurat polskiej flagi nie ma, ale pewnie w europejskiej wersji będzie. Możemy kupić sobie taki... Nie, nie wiem jak to się nazywa. Wy, wypadło mi z głowy, ale rozumiemy o co chodzi. Tak, że przy niku mamy taki paseczek z daną na przykład flagą albo z jakimś motywem. I to tyle jeśli chodzi o sklep, zwykły sklep. Ważna, istotna rzecz, którą należy zanotować. Nie ma pay to win. Mamy P90 jakieś tam fajne, fajne w, w kolorach. Pustynnych i mamy P90 zwykłe, ma identyczne statystyki, jest to piękna rzecz. Przejdźmy dalej. Dalej mamy sklep za medale. Jak mówiłem, medale zdobywamy z dziennego logowania się, z misji dziennych, tygodniowych, z eventów i tak dalej. I to jest piękna sprawa, bo możemy sobie kupić też jakieś P90 pomalowane już za medale również na stałe. Również na stałe kosztuje 240 medali. Ja widzicie gram w tę grę drugi dzień, mam ich 90. Codziennie zalogowanie dostaje plus 5, więc wystarczy troszkę nazbierać i można bez problemu kupić sobie jakąś fajną broń i to nawet pokolorowaną, tak? Czyli z jakimś skinem. Jest to fajne, jest to fajne i naprawdę, naprawdę mi się podoba, że jest taka możliwość. No i analogicznie Akurat nie ma pistoletów, są jakieś, tu nie rozumiem, bo to się skończyło, czy to był jakiś chwilowy że za jeden medal można było kupić jakiegoś, jakiś nóż złoty, ale nie można już tego zrobić, bo chęcią bym kupił, ale mogę kupić to albo karambit, tak? Jakbym miał ochotę, bo stać mnie na niego na permo oczywiście. Mówimy tutaj cały czas na stałe. Jest to bardzo fajna rzecz. I co tu jeszcze mamy? Za medale można kupić również armor. Aha, no i jedna bardzo rzecz, która również może być troszkę, troszkę pay to win. Yy, szybciej podkładamy C4. Nie wiem, czy też szybciej rozbrajamy, bo niestety nie obczyłem tego jeszcze, ale na pewno szybciej podkładamy C4, tak? I to kupujemy czasowo, no troszkę pay to win, tak? Grając jakieś klanówki, grając gdzieś, starając się grać na jakimś wyższym poziomie, czy później na SLU i tak dalej. No to szybsze podkładanie bomby daje jakąś tam delikatną przewagę. No nie wiem czy będzie to zakazane, czy, czy no to no nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak z tym będzie. Następnie są jakieś pierdółki typu jak biegniemy, za nami jest ogień, jakiś dym, pioruny strzelają, po prostu z naszych stóp leci na przykład ogień, tak? Jak biegniemy bo tęcza. I tak samo analogicznie gdzieś tam od naszego ciała sobie leci ogień. Za nami się ciągnie taka wiązka ognia jak biegniemy. Takie, no to jest pierdółka, tak? To jest pierdółka, w ogóle nikomu do niczego nie potrzebna, ale jak ktoś ma ochotę, nie jest, nie jest droga, bo kosztuje tam na dzień sobie trzy medale, ktoś ma ochotę się pobawić, no to dlaczego nie? I również, również tutaj za medale możemy kupić, tu już mamy dużo różnych fajnych motywów, właśnie do kołoniku, tak? że jak na tabulator klikamy tabelę, to również to widzimy. Fajnie to wygląda, tak? Mamy różne fajne motywy. Yy, no, to tyle. Wiadomo, że to jest dość drogie, tak? Ale to kupujemy na perma, na zawsze. 600, 600 medali, no jest co zbierać. Jest co zbierać. I to jest drugi sklep. To jest drugi sklep. Czyli pierwszy zwykły sklep, gdzie nie ma pay to win, drugi za medale, które zdobywamy bez problemu, również nie ma żadnego pay to win, bo te bronie mają identyczne statystyki jak te wcześniejsze. Trzecia rzecz, to są skrzynki. I tutaj skrzynki kupujemy za drugą walutę dostępną w grze, czyli taką, którą bez problemu możemy zdobyć, to nie jest waluta premium, czyli black squad coinsy. Black Swat Coins. Ja dostałem dwa, te dwa końsy dostałem na start, mając konto. No i dzisiaj zrobię dla Was opening. Jak widzimy, są różne skrzynki. I już Wam pokrótce, weźmiemy jakąś skrzynkę, którą ja miałbym ochotę otworzyć. Ja bym chciał sobie otworzyć skrzynkę z... Z, z, z. Już Wam mówię. Co ja bym chciał? S15 bym chciał pograć tak ja bym chciał pograć S15 chociaż nie bo S15 mogę zdobyć za zaraz Wam pokażę jeszcze dobra yy, nie weźmiemy snajpę weźmiemy snajpę blazera bardzo dobra snajpa to Wam kadzią pewnie potwierdzi yy, grając w indonezyjskiej wersji i teraz tak za jednego black squad coinsa kupujemy kupujemy sobie skrzyneczkę i to wygranie mamy tą snajpę na dzień, na 3 dni, na 7 dni, na 15, na 30 lub na perma no wiadomo jak się trafi na perma mamy szczęście jak się nie trafi to nie mamy obiecałem gdzieś tam w tytule pewnie w filmiku opening więc jest opening proszę bardzo pierwsza skrzyneczka otwieramy i co mam zrobić? kliknąć? nie obrócić aha na 7 dni Blazer R93 Neon na 7 dni. No i dzięki. No i fajnie. I teraz mam kliknąć, żeby nie kupić jeszcze jednej. No, bo nie chciałem kupić jeszcze jednej przypadkiem. Dobra, mam Sniper na 7 dni, bardzo mnie to cieszy. Robimy drugi opening. Może na kosę spróbujemy co? Jakiś kup... A nie, bo to dwa. Nie stać mnie. Na kosę mnie nie stać. Kurczę. Ale stać mnie na SR. 47 neo. I analogiczne na 1, 3, 7, 15, 30 lub na perma. Otwieramy. Druga skrzyneczka. Na jeden dzień. No nie jest to może super, ale... Ale zawsze, ale zawsze lepiej na jeden dzień niż w ogóle. I jeszcze trzecia skrzyneczka, którą mogę otworzyć jest za prawdziwe pieniądze, już wam pokazuję. To jest jedyna rzecz, której Wam nie omówiłem. Czyli tutaj do góry możemy S15 wylosować ze skrzyneczki. Analogicznie na dzień 3, 7, 15, 30 lub na perma za 40 tysięcy golda. Kupimy sobie jedną taką skrzyneczkę. I, i aha, mamy skrzyneczkę, ale jeszcze ją trzeba otworzyć. Proszę bardzo. Otwieramy skrzyneczkę. Na jeden dzień. No nic specjalnego, ale, ale zawsze. I mniej więcej to tak będzie wyglądało u nas. Również będą takie random boxy. Z ciekawostek, które chciałbym wam pokazać, to to, jak można zdobywać te medale. Proszę bardzo, za codzienne logowanie się zdobywamy po 5 medali. Po tygodniu logowania się dostajemy 2 black squad coinsy. Po 14 dniach znowu 2, znowu 2. I na końcu aż 10 Czyli logując się przez miesiąc codziennie zdobywamy 16 Black Squad Coinsów Czyli można dość sporo skrzyneczego tworzyć Plus dużo dużo medali I to mówimy za samo logowanie się Do tego dochodzą jakieś to z misja dzienna Dostaje się siano, medal i coś tam Nie mam pojęcia co tu trzeba zrobić Misja tygodniowa 18 na 600 to są chyba zabójstwa i teraz tak jak przekroczę jakiś tam próg, zdobywam medale kolejne i kolejne siano, coraz więcej, coraz więcej tu jakaś chyba eventowa jest dla mnie zablokowane misja miesięczna też zrób coś, no tylko nie mam pojęcia co tak, bo to jest po koreańsku nie mam pojęcia, zrób coś tam to dostaniesz brak swat jakąś skrzyneczkę super fioletową nie wiadomo co to jest ale są, są różnego rodzaju eventy i pełno tego jest, tego jest naprawdę pełno wszędzie, więc można, jak się chce, to można, można uzbierać na jakieś fajne bronie i po otwierać skrzynki. Dobra, bo gadam, gadam, a nawet nie, nie ustawiłem sobie żadnego stopera, nie mam pojęcia jak długo gadam. Tak mniej więcej wygląda sklep w Black Squad i tak mniej więcej on będzie wyglądał u nas w Europie. Napiszcie śmiało co o tym myślicie, czy Wam się to podoba, czy nie. Na pewno nie ma Pay to Win, to Was zapewniam w 100%. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, jestem Majer i do następnego.